Dzień dobry, ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Rayman 3 Hodlum. Kurde, ja muszę się przesunąć. Dobra, a to jest kolejny odcinek Rayman 3 Hodlum Havoc i dzisiaj zaczynamy pustynię Knarenów. Myk. Oczywiście. Bali, szybko, weź wskacz albo coś! Więc tak, dzisiaj będziemy sobie przechodzić pustynię Knarenów i mam nadzieję, że będzie wszystko okej. Więc... ojej... glitcha. Ale i tak to lepsze niż Rayman 3 HD. Więc tak, dostaliście dzisiaj Raymana 3 HD gameplay, żeby pokazać, dlaczego to jest kupa, a nie gra. I mam nadzieję, że nie popełnicie tego błędu co ja. I nie kupicie tej gry. Kupcie sobie lepiej Raymana 3 oryginalnego, jeżeli wam przeszkadzają glitche graficzne w zhakowanej rozdzielczości HD, to... sobie patche pobierzcie, bo na serio są takie patche i zastanawiałem się, czy by samemu tego nie używać, ale stwierdziłem, że nawet Rayman 3 troszeczkę laguje. Ścina się po prostu na w rozdzielczości HD i to właśnie jest taka moja... wiesz, nie wiem jak na tych patchach, bo jeszcze na patchach nie grałem, ale dobra. Ta muzyka. Uwierzcie mi, wyobraźcie... Spoko. Wyobraźcie sobie małe dziecko, które nagle sobie przychodzi tutaj do tego poziomu i słyszy tą muzykę. Bo po prostu jest już w sekundę postrzelane ze strachu. No tak samo byłem ja, na serio. Ten poziom to jest jedno wielkie przez... to był w moim tym dzieciństwie jeden wielki strach. Po prostu ja po tym poziomie miałem wiele koszmarów. Ja tu nie żartuję. I jak ktoś mi mówi, żebym nie przesadzał, to... najprawdopodobniej nie grał w tą grę. Albo nie wiem, jest hardcorem. Bo zobaczcie, czemu on jest taki... taki mógłby być straszny dla... nie wiem, sześciolatka czy coś w tym stylu. Bo jeszcze nie dotarliśmy do tej, teoretycznie, strasznej części. Bo tak, już tu można widzieć kości, czy... serio. Kości lub coś w tym stylu, ale nie, nie, nie. To jeszcze kij z tym. Tak, wiem, że Rayman 2 był już dużo bardziej straszniejszy od Raymana 3, ale to tylko dlatego, że... tam było więcej mroku i poza tym nie było komedii takiej bardziej, a nawet jeśli to... dzieci z Polski tego nie rozumiały, bo albo nie umiały czytać, albo... albo nie wiem, albo im się nie chciało. Tak też może być. Okej, i zaraz się zacznie... dialogy. Tak, pierwszy dialog. Kurde. Dobra, myk. I tada. I teraz uwaga. Co? A, dobra, to my musimy podejść do nich. A myślałem, że już będzie, kur... myk, 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 i teraz. Hej, no halo! Jak chcesz przejść przez pustynię, musisz iść tunelami! To nie takie łatwe, w tunelach roi się od knarenów. Te bestie są niepokonane. Tak? A masz jakiś lepszy pomysł? A żebyś w mordę wiedział, że tak. No dobra, no halu, słuchaj. Nie daj knarenom do siebie podejść, rozumiesz? Nigdy! Jak znajdziesz się w zasięgu ich szponów, to koniec! No a w ogóle to miło było cię poznać. Ciebie też miło było poznać. No a to jest dopiero chamskie. Niby ma ten drugi lepszy pomysł, to znaczy wiemy, że nie ma. Ja tego się nie odzywał. Ale no mamy niby... ma on lepszy pomysł, a zgrywa takiego... co jest? Myślicie, że się was boję? Najpierw zgrywa takiego chojraka i teraz co? Kupsko. Pójdziemy sobie tam na chwilę. Właściwie to zawsze się zastanawiam, co tu jest. Tam, gdzie stoi ten mroklum. I tak jakby nigdy się nie dowiedziałem, a teraz mam taką możliwość, to się... a, tylko skrzynki.
Dawaj, to sobie już zdobędziemy. Ja nie będę tutaj wybrzydzał. Jakkolwiek. Ciekawe, czy już tutaj dolecę. A, na spokojnie dolecę. Już myślałem, że będę musiał wszystko to przechodzić. Dobra, no i ruszamy. Puśćcie mnie! To jest dlaczego tak bardzo się bałem w dzieciństwie. Tak, oni dodatkowo mają jeszcze przerażające teksty, tak w ogóle. To znaczy, no nie przerażające dzisiaj, ale no przerażające jak na. Wyjdziemy mu szpik z kości. Jak na tamte czasy, kiedy ja w tą grę grałem, to. Wiecie, to po prostu było. Straszne. Typu właśnie wyjdzie mu szpik z kości, to. No serio, to nie jest to zbytnio takie miłe słówka. Wszystkie myślę, że nie mam włączonego mikrofonu. Ja już się tak wyczułem na to, czy mam włączony mikrofon, czy nie. Obiadek. Odczep się ode mnie. Więc tak, oni są niezniszczalni. Gdy do nich podejdziemy, jakby mają taką swoją osłonę i dzięki niej nie możemy ich uderzyć i mogą nas przez to zabić. Więc nie jest fajnie. Lecę, trzeba podmyć dziadka! Nie pytam. Co nie pyta, to dłużej żyje. Chociaż to jest śmieszne, bo rakiety nadal na nich naprowadza, kiedy wykryje. Znaczy, że nie wiem, w pewnym momencie gry oni mieli przestać być nieśmiertelni? Przepraszam, że tak mówię. Przepraszam, że tak mówię, kiedy oni mówią, ale no niestety oni praktycznie nie mogą się zamknąć. Więc staram się tylko, jak są, jak jest jakiś nowy tekst, tylko zamknąć japen. Za mną idzie? On za mną idzie! Ło. Najpierw wbijemy mu trzaski pod paznokcie. Ło. Jak się wystraszyłem. Dobra. Więc teraz to są nowe... umarłe zombie kurczaki. No i... tu jest misja z przetransportowaniem jajka. No. Jeszcze nigdy nie byłem. Hello. Co to jest? Chodź! Tak, to jest jakiś dziwny glitch, że tam się aktywuje muzyka puszki. Tej chyba. No, czyli możliwe, że ten poziom przeszedł jakieś zmiany. Że może tu była jakaś kolejna puszka do transformacji. No, cały czas się aktywuje tutaj ta muzyka. Dobra, dobra. Muszę być do McDonalda zamawiać te oczy, a nie tutaj. Obiadek. No żebyś się nie... No, że, a żebyś je w mordę wiedział, że nie. Dobra, gdzie jest to jajce? Okej. Okay. I od razu mówię, na początku jak zaczynałem ten aspekt, to chciałem zrobić tą rozdzielczość HD, no ale właśnie nie... Wtedy jeszcze nie wiedziałem o tych patchach, które znalazłem. Dla ciekawskich. I... Wtedy jeszcze o nich nie wiedziałem, no i niestety, no nie chciałem, żeby Let's Play wyglądał tak strasznie zgliczowano. Bo bądź co, niektórzy ludzie mogą być na to, wiecie, wyczuleni strasznie, czy te gimbisy. I oczywiście nikogo nie obrażam. Jeżeli ktoś po prostu jest tak wyczulony, to go tutaj nie obrażam, ale po prostu widać, że są glitche graficzne, których się po prostu nie da naprawić. No i jakiś ktoś sobie przyjdzie hejtować, że ja pierdzielę, co ci tutaj za faszerkę? Nie, nie faszerkę. I od razu... przekleństwa, nie będę tutaj mówił.
Co ty tu za gówno robisz? Byś nagrał Call of Duty w HD, a nie takie coś? No, taki gimbus. Rayman, tu jestem! No szybko, no! Spoko. Ale tu przyznam, że jestem pełen podziwu dla tego miejsca. Ono jest piękne po prostu. Jest pięknie wymodelowane i inaczej tego miejsca bym sobie nie mógł wyobrażać. No ej, ale nie tak... Ale nie aż tak, no bądźcie łaskawi trochę. Pluć w oko. Dodatkowo pluć około... Najpierw wbijemy mu drzazgi pod paznokcie. Dodatkowo pluć mu w oko swoim udaniu. Tak. To jest trochę takie, no. Takie passe. Zmusimy go do wystawienia czeku in blanco. Zostanie. Haha! Ała. Ale na serio, spędziło go po prostu jakbym grał w Isaaca, teraz się czuję. Zawsze jak gram w Isaaca, to... Coś mnie spędzi, podrapię się, umieram po chwili. To jest tak w każdej grze, no. Zauważcie, że na przykład przez cały dzień was nic nie spędzi, a jak zaczynacie grać w jakąś grę, to nagle wszystko was zaczyna spędzić. Wszystko was zaczyna spędzić i nic nie możecie robić. No. Kolejnie przetłumaczony... to jest pierwszy tekst, chyba jedyny, tak by the way. Nieprzetłumaczony tekst Tinsinów. I tak tylko poszliśmy tutaj po klatkę i po power up. Żeby tutaj zdobyć parę kryształów. Okej, myk. Myk. Tak wiem, najpierw powinienem tutaj iść, ale dobra. Chrzanić to. I szczerze powiedziawszy, no, jak już mówiłem, nie zależy mi zbytnio na tym sekrecie. Ewentualnie wam pokażę w jakimś osobnym materiale. Ja zamawiam oczy. Zostawcie mnie, bo zostawcie. Bo jakbyście nie zauważyli, tutaj też jakieś miliony pająków są. Znaczy nie miliony, ale no. Na pewno z 10 jest. I to już się, moi drodzy, nazywa przesadzaniem. Nie no, tak powiedzmy, że z 20 to na pewno będzie. Coś koło tego, jak ktoś będzie chciał policzyć, to jestem wdzięczny za co. Bo wiecie, ja jestem leniwy, nie chcę mi się liczyć. Więc jak komuś się chce, wtedy dla jego własnej ciekawości, to może oczywiście mi wtedy za zbytnie przesadzanie ochrzaniać. Ale ja się boję pająków. Chociaż właśnie nie wiem, czy to w ogóle są pająki. Tutaj się zastanawiam, czy on powiedział strzegł uszami, czy strzegł oczami. Bo strzygł a strzegł to są dwie różne rzeczy. Raczej czynności. 62%, czemu? Co ja pomijam? Czy jestem aż tak upośledzony, że ja czegoś nie widzę? Syropu na kaszel. Tam nie idziemy, bo tam są knareny. Patrzcie, co się stanie. Elo? Dajcie mi spokój. Co wy ode mnie chcecie? Ja jestem niestrawny. Nie mam rąk, ani nie mam ramion, ani kolan, nóg. Więc po co wam ja? Lepiej zjedźcie globoxa, on i tak nikt go nie lubi. Za mną, bo ma epickie teksty. A jestem nikim, więc tak praktycznie nikt. Nice. Jesteśmy i teraz skakujemy tutaj. A, dla jasności to jest kwas. Ej, panowie! Nie wstyd wam tak napadać na biednego chłopaka! O!
Nie. Czemu? A tobie tak? Nie. Skąd? No bo w końcu, dlaczego? No wreszcie jakiś miły się. Wyjdziemy mu szpik. Najpierw zbijemy mu drzazgi pod paznokcie. Spoko. Mam nadzieję, że wasza matka jest z was dumna. Jak chcecie niewinnemu Raymanowi wbijać paznokcie. Co? Co oni mówili? Drzazgi pod paznokcie, no. Ha. Correct. No i dobra. Używamy gongu. No, nie! Jeny, tak blisko. Too close. Ja nie mogę, jakbym ja zobaczył Raymana na miejscu tego Knarena. To ja bym już od razu skrzynił na tamto miejsce, żeby chronić puszkę. Ale nie, ten idiota postanowił, że sobie pójdzie po prostu. Ja mnie tu. Wpierw tutaj. Przy tym Knarenie. Tak, ja wiem akurat jak się ten Knaren nazywa, ale nie będę spoilerował. Co będzie ukazane dalej w grze. Ale błagam, że tu nie będzie jakiejś spotki. No oczywiście. By the way, to nie chciałem tu spać. Dobra, na szczęście mogę się wspiąć. Wespnąć. O! Raymond 2 mi się przypomina. Where am I? Taka śmieszna rzecz, bo te kamyczki są w dosyć specyficznym miejscu postawione. Jak BTW. No i to jest jedna rzecz, którą chciałem powiedzieć. Bo tak. Bo chciałem, ale na serio, w tej grze chyba się nie da umrzeć innym sposobem, jak po prostu zostać zabity przez przeciwnika albo przez swoją własną głupotę. I to jest właściwie fajne w tej grze. Ja zamawiam oczy. Spoko. A ja zamawiam... No to dla mnie Grzesiek zamów... Dla mnie Grzesiek zamów, nie wiem, 2 kilo kurczaków z McDonalda. Tak bym cię prosił, Grzesiek. No. O, Batman tam leciał. Dobra, poczekamy chwilę. Zresztą się przemieści, bo niestety zrąbałem. Nie użyłem odpowiednio tej niebieskiej puszki. To znaczy, odpowiedniej użyłem, ale nie zdążyłem, że tak powiem. Bo wydawało mi się, że jeszcze tam można jakoś przejść inaczej, ale no dobra. Myk. Kurde, jakby był jakiś hak tekstur. Żeby Rayman cały czas był taki niebieski. Bo przez chwilę mi się wydawało, że... Nie, on lewituje! Jaki cheater! Dobra, to już na serio się bałem, jakbym mały. Dobra. Ale to są pajajonki. Siup. Ale zrobimy inaczej. Bo niestety to jest taka jedna rzecz, że kiedy spadamy, to jest... Lecę, nastawię sobie dysk twardy! Nice. Ale jest taka rzecz, która odwzorowuje, no, że tak powiem, prawdziwość. Że... Po prostu gdy... Że gdy my... Spadamy i próbujemy się wznieść właśnie tym helikopterem, to nie możemy za szybko, bo wtedy no jest po prostu opór. Taki, że no, spadaliśmy, no to... Nie, not again. Poza lakumaty. Zrympam poliłem. Gdzie on? Bo on chyba tutaj.
Chyba nigdy nie byłem tu betonu. Co mi dasz, co mi dasz? Lecę, trzeba pobrykać kucyka. Szkoda, że nie widzicie teraz mojej twarzy. Pobrykać. Teraz otwieram wolność komentarzy. Teraz proszę zinterpretować, na jaki sposób chcecie, co znaczy słowa brykać kucyka. Możecie jakąkolwiek teorię wysnuć teraz. Macie wolną rękę ode mnie. Tam trzeba przejść na dole. Ale ja chcę zobaczyć, co to jest. Powiedziałbym, że nic, ale w sumie chcę sprawdzić. Wow. No świetnie, jestem po prostu zarąbisty w tym odcinku. Nie wiem, czy przypadkiem dzisiaj nie będziemy pokonywać finałowego bossa. No, powiedzmy. Finałowego bossa tej planszy, o. No, chyba nic nie ma. Tam nic nie ma. Wbijemy mu drzazki pod paznokcie. No nic tu nie ma. A ja kiedyś tu poszedłem i zgliczowałem się, no i zabili mnie. Nie, dobra, to już jest ostatnia sekcja tej planszy. Nie. Nie ostatnia. Mój tata jest silniejszy od twojego. Akurat. Właśnie, że mój jest silniejszy. Znajomy mówił, że jakby co, to nawet psu dałby radę. Wow. Pozdrow. Ale to jest takie panowie, dziecinne. Przestańcie chrzanić o swoich starych. Lecę, trzeba oszczędzić. Nie mówi się stary, Blake'u. Trochę szacunku dla starszych. No ale trzeba tutaj jak niczym solid snakę się chować. Usiedź. Zmusimy go do postawienia na czeku. No, nie, 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 jest, jest, jestem genialny, nie jestem do dupa ogólnie. Udało mi się. Jeżeli ktoś widział ogólnie tam, o kurde, myślałem, że już mi zauważyli. Jeżeli ktoś widział to nagranie, to na pewno zauważył glitch, który zrobiłem, żeby pominąć praktycznie połowę poziomu. Lasu czysto liści i jestem ciekaw, czy tak bym mógł z tą wieżą zrobić, żebym po prostu mógł zrobić ten glitch i wylecieć w powietrze jak nie wiem kto i być zarąbistym. Okej, najpierw ich uwolnimy, żeby mieć życie dodatkowe. Ciekawe, czy w tym let's playu zdobędziemy wszystkie klapki. Jestem właściwie zaciekawiony tym. Jestem zaintrygowany tą rzeczą. Tą rzeczą. Remy jak... Po prostu remy jak... Ja nie mogę. Okej. Okay. Jestem ciekaw, który już to jest ten medalion. Który uzupełni... Co to jest alufelg? Jeżeli to jest autami, to przepraszam, że... jeżeli to jest takie idiotyczne pytanie, ale no ja się nie znam na autach. Samochodach i te sprawy. No. A widać, że gra mnie nie lubi chyba. Dobra, chodźmy już tutaj. Jestem ciekawy, gdy już to nagrywam. No czy ja w tym... w pustynik narenów zdobędę więcej niż 70%? Hey, idziesz w sobotę na gong imprezę? A. Chciałbym, ale tata chyba mnie nie puści. Coś kiepski miał ostatnio humor. Spoko. Widzicie? Widzicie jej? Powiem wam, że to jest pestka. Dobra, więc idziemy tutaj. Co? No elo. Ej, jeszcze aż tak daleko nie zaszedłem, szczerze powiedziawszy. No i dupa. Czy mogę tu... Mogę. Mogę, ale jaja. Więc jak nie mamy drogiej ucieczki, tutaj stoi on. Halo?
tam oni. Więc co musimy zrobić? Nie mam drogi ucieczki. Więc spadamy! I to jest właściwie najlepsza rzecz, jaką mogliśmy zrobić. Albo zostaniemy pożarci, albo zginiemy w przepaści. No co myślałem, bo to drugie. No, to jest taki wybór między złym a gorszym. Więc no, to z twojego złego to już bym wolał spaść z przepaści i mieć małą pewność, że się zabiję. Ale dobra, tam nie spadamy na dół. I co? I tu musimy dostarczyć jako na... Ja już się wyuczyłem tej drogi. Więc tak, tu możemy przejść i żeby poznać złą w dobrą trasę, to po prostu patrzcie na te kamienie, jak one wyglądają. Na przykład tu widać, że ten kamień nie jest podłączony i ten. Widać, że ja nie mogę. I po nich nie przechodzimy, bo wtedy się wszystko zapadnie. Ten chyba też nie jest. Właśnie nie wiem, co się stanie, jak na to podniemy, ale wolę tego nie sprawdzać. Wolę tego nie sprawdzać, bo inaczej pożałuję. No serio, patrzcie na te kamienie, a przejdziecie to bardzo szybko. Nie ten przycisk! Dobra, skoro to już jestem, co? Sobie tutaj pochodzę i pozbieram klejnoty. Albo kryształy, albo szmaragdy. Nie wiem, właściwie. Co do Spyro i Crasha, to jestem pewien, co jest gdzie, ale... Jeżeli chodzi o... Raymana, to już nie mam zielonego pojęcia, co jest... Co jest 5? O! No, akurat mam 2 piątki w liczniku punktów. Przypadek? Tak sądzę. Więc tak, pokażę wam, co się stanie, jeżeli na to nastąpimy. No, zacznie się teleportować. Gdybyśmy weszli na to z jajkiem, to byśmy spadli. A idąc logiką, jajko by się stłukło. Więc właściwie to jest tylko jedna prawidłowa droga, ale... No cóż. Znaczy, jedna, to chyba tam jeszcze można by przejść, ale... Ale nie dam głowy. Właściwie to zobaczmy. Ale ten odcinek będzie coś... pełen słów. Zobaczmy. Nie wiem czy... Dobra, tu się nie da. Ale tu się da. Słyszałem gdzieś... Skąd było to? Że stąd? Gdzie jest A? Samolubne obydwa. Ale jestem zły. Dobła. No, gdzieś słyszałem. Co? Też. Może to nie było tutaj? W sensie, że może to w tej następnej sali. Ale się one gliczują strasznie. Ja nie mogę. I ogólnie jestem już wyspany. Już sobie nie robiłem czegoś takiego. Że nie będę spał kolejny dzień. No, nic się nie stanie. No cóż. Hello? Dobra. Tam jest zielony kryształ. Tam nie możemy się dostać. I zgadnijcie, co tam będzie. Jedziemy sobie tutaj. Zostawcie mnie w spokoju. Wiesz co, stać się, to możecie co innego. Ale dobra. To sobie pójdziemy, bo tu jest droga do tego kryształu. Będę sobie nazywał kryształami, okej? Okay? Będzie oryginalnie. I do jakiegoś jeszcze innego kryształu. Kurde, już myślałem, że zdążę. Najwidoczniej trzeba było wpierw tamten żółty kryształ zabrać. Ups, nie przemyślałem tego. Dobra, myk, myk, myk. Dziękuję bardzo. Teraz zrobię dokładnie to samo, co wtedy. Tylko, że tam już się nie... Tam już nie idę. Mam focha. Mam focha, no i... No i co?
No i co z tego? No, co z tego? Tak, ale no oczywiście w kwas nie chcemy wpaść, cokolwiek. Bo kwas jest, nie chcielibyście mieć kąpieli w kwasie, okej? Czasem. Odkąd umarła Sally, jestem taki samotny. Chciałbym kogoś przytulić. Komuś się zwierzyć. Wysiemy mu szpik z kości. Smutne. Ja jestem tu bezpieczny. Ale dobra. Tak, będziemy walczyć z refluksem. Śmieszne. Dobra, więc prawdopodobnie po tej walce już skończymy odcinek. Bo nie warto już tego, nie wiem, przedłużać czy coś. A, musimy uciekać. Te dźwięki po prostu. Ale tak, kolejny tekst, tym razem nieprzetłumaczony tekstu Globoxa. Ciekawe czemu. Jest tak, musimy uderzać w jego laskę. Jak wiem, jak to brzmi, ale dobra. Jest dobra. Teraz mamy atak zegarowy. Tak to nazywam, bo to bardzo strasznie mi przypomina te wskazówki z zegara. Zostawcie mnie. Dobra, pozbieramy sobie tutaj trochę zdrowia. Bo za dużo obrywam. Zdecydowanie za dużo obrywamy, co jest niefajne. Dobra. I ogólnie tak byśmy mogli... Pewnie myślicie sobie, że pewnie moglibyśmy tak całą walkę wysiedzieć na tych lianach, ale nie, po prostu refluks. Walka nie będzie dalej... Nie będzie dalej szła. Dopóki nie będziemy na arenie. I to jest tylko sposób na to, by odzyskać sobie zdrowie. I to jest atak falowy, jak widzicie. Zapomniałem. Więc gdy Reflux jest zmęczony, możemy mu wytrącić tą jego laskę z rąk. Boże, z każdą moją wypowiedzią ten odcinek staje się coraz gorszy. Ale dobra. Lecimy dalej. I walczymy z nim, z refluksem. Może lepszego imienia nie dało się wymyśleć. Okej, już prawie połowa życia zjechana. I oby to było wszystko. Ale serio, ludzie, ciekawostek na temat... O właśnie, o tym mówiłem. O tym mówiłem przy bagnach mroku. No zaraz umrę. Nie, proszę, nie.
Wiecie co, ja może wrócę na pole walki. Ale jestem teraz posrany. Dobra, już połowa. Najbardziej podoba mi się właśnie atak typu tornado. Według mnie zarąbiście wygląda. Ciekawe co znaczą te znaki, bo właśnie na tym tornadzie. Uga, uga buga. Znam te rymle. Ale na serio już musimy trochę tutaj tych pozbierać. Te czerwone te gesty. Muszę zbierać te czerwone te gesty, żeby nie umrzeć. Więc tak, nigdy nie wpadajcie w lawę, nigdy nie wpadajcie do bagien, w których są piranie, bo to tak się właśnie skończy. Nie, nie będziecie walczyć z przerośniętym zombiakiem, ale no powiedzmy. No powiedzmy, chyba się bardziej boicie nie zombiaka przerośniętego. Dobra. Dobra. Okej. Kosztuj, dobra. Dobra. Sytuacja jest opanowana. Spokojnie. Ja bardziej ja przyjedę niż widzowie. Wy nie odczuwacie tego samego co ja. Dobra. Ostatni hit! Shit! Dobra, mam teoretycznie teraz tyle samo zdrowia. Sobie tutaj pozbieram, żebym miał większe szanse. Tak, jestem już ustęp. Okej. Jak? Okej. Teraz będą te długie fale, co nie jest fajne. Nie! Dobra. Ale dobra. Błagam, że to już będzie ostatni hit. No nie, jeszcze muszę jeden raz go uderzyć. Dobra, ale jest już ciemno. Spokój. Dobra. Wow! Mieliśmy równe szanse. Rayman! Rayman! Zamknij jadaczkę! Jeszcze raz mi podskoczysz, a nabiję cię na tę twoją wykałaczkę! Yes! Mieliśmy równe szanse, to było tylko kwestia szczęścia. Huh?
Wow, ciekawe, na czym polega ta moc Tetrisa? No, moc Tetrisa głównie na blokach, ale tak, dostaliśmy moc Leptisa, albo Tetrisa, jak wolicie. Właściwie to wolę Tetrisa, ale tak, to jest taki mini easter egg w grze. I zaraz wam pokażę nawiązanie do pierwszej części Raymana. Kolejny nieprzetłumaczony tekst, lol. Wielką moc, jaką obdarzył się, to jest użyj przycisku Grimas. Jaha! Tetris dał ci moc zmieniania mroklumów w zwykłe lumki. Tak, to mi dał Tetris. Jakiś skill. Ale tak, mamy teraz moc właściwie od tentygowania mocy, ale tak, zrąbałem, kurde. No, zrąbałem, to trzeba było za pomocą tego kostymu i miałbym 100%. Więc tak, ludzie, to już będzie na tyle w tym odcinku. Resztę poziomu dokończymy w następnym. I tak, dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie, cześć, pa pa!